Czy widzicie minę i oczy tej szalonej dziewczynki? Patrzy się na tą świnkę, jakby chciała ją pożreć oczami, ale muszę wam powiedzieć, że moja mina właśnie teraz jest bardzo podobna. A wiecie, czemu ten pan ma taki piękny, szeroki uśmiech? Bo właśnie dojrzał najnowszą kulę LOL Surprise! Tak sobie teraz wymyśliłam, że miałabym ochotę zjeść kulę LOL Surprise na twardo. Ale nawet mi się nie mieści w moim garnuszku. Mój brat spróbuje ją teraz docisnąć, może się wciśnie. No nie idzie, no. Najwyraźniej. Najnowsza seria LOL Surprise hashtag Hair Wipes, czyli laleczki z wymiennymi włosami, mają naprawdę olbrzymie kule. No zobaczcie, tutaj jest normalna, standardowa kulka, a ta to jest po prostu jakaś wielka, wielka jak ogromny kartofel. Swoją drogą, ta dziewoja tutaj z przodu wygląda troszeczkę jak ja. Nawet mam podobną, słuchajcie, bluzkę. Jak zepnę sobie włosy, tak wiecie, w dwa kucyki, tylko nie mam różowych okularów. W tym wielkim pudle mam chyba z 7 kul, ale raczej nie będę, słuchajcie, dzisiaj wszystkich otwierała, bo chciałabym co nieco zostawić na rodzinkę LOL Surprise. Więc jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek z rodzinki LOL Surprise, to proszę o 30 tysięcy łapek w górę i nagrywam! Naprawdę nie mam pojęcia, czemu teraz dostaliśmy takie duże kule. Albo tutaj będą jakieś, wiecie, duże lalki, albo, nie wiem, będą miały po prostu bardzo dużo różnych dodatków. Mamy pierwszą podpowiedź, jest jakaś, nie wiem, sukienka, firanka. Jak dobrze wiecie, uwielbiam mówić kulki, 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 kulki! Ale przy tej wielkiej kuli powinnam mówić kule, 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 kule! To jest kula gigant, wielki gigant, potwór kulowy. Dobra. O, tu już wyczuwam, że będzie laleczka, to może z nią poczekajmy w takim razie na sam koniec. Trzeba, wiecie, dawkować niespodzianki. To taka trochę prześwitująca ta kieca, będzie wszystko widać. A nie, dobra, dali tutaj majtasy pod spodem, to pół biedy. Bo już myślałam, że będzie nam gołym tyłkiem świeciła, a tego byśmy nie chcieli, bo jeszcze by mi, nie wiem, film zablokowali na przykład. Bo YouTube mógłby pomyśleć, że wiecie, to jest prawdziwy tyłek, tak też się czasami zdarza. Co to takie dziwne? A, bo te chyba fryzury będzie można im wymieniać, słuchajcie, tak mi się wydaje. Jaka ładniutka, jaką grzywkę ma fajną, jaki czad. Laleczka, z tego co widzę, jest w standardowym rozmiarze, nie jest jakaś większa i tutaj zobaczcie, dali jej nawet kolczyki. Zobaczmy teraz drugą część kuli, tutaj mamy listę, o to też zaraz sobie spojrzymy. A co tutaj? Kłaki! Dobrze, że to nie włosy takie, wiecie, spod pachy. Ej, czemu to tak wszystko jest dzielone na pół? Dziwnie to wygląda, ale widocznie tak trzeba będzie tym lalkom te peruki zakładać. I tutaj mamy coś jeszcze. Wow, jakie loki! To one dostają aż po dwie fryzury? Serio? Na bogato! Znalazłam tutaj jeszcze jedną saszetkę. Jeszcze coś dostaliśmy? Ja nie mogę, ile tu jest rzeczy. Muszę teraz jakoś rozszyfrować, jak jej tutaj założyć tą fryzurkę. O, fajna mózgownica, taka milutka. A to też da radę ściągnąć? Nie, tego już nie. Wydaje mi się, że to będzie chyba przód, a to będzie tył. Nie wiem, czy dobrze to robię. No więc tak się prezentuje cała już gotowa, ubrana laleczka. Bardzo podobają mi się jej oczy. Tutaj ten kolor jest taki, nie wiem, to jest seledynowy? Została nam tutaj jeszcze butelka. O, też taka widzę w kolorach identycznych jak ta lalencja. Spójrzmy sobie teraz jeszcze na listę i z tego co widzę, to laleczka trafiła mi się średnio rzadka, czyli bajeczna i nazywa się Maskarada. A tutaj zobaczcie, jest nawet chłopak do zdobycia. Dostaliśmy przecież tutaj jeszcze jedne włosy, ale je już zmienię pod sam koniec filmiku, bo pewnie u każdej lalki będą dodatkowe peruki, więc po prostu na koniec zrobię taką scenkę, że zmienię wszystkie te włosy tym lalkom i zobaczycie, jak będą wyglądały. Tutaj mamy jakąś różową kulę. Ciekawe, czy będą złote kule i wtedy one będą oznaczały, że wiecie, że mamy coś mega rzadkiego. Dostaliśmy taką zagadkę. Otwieramy, otwieramy, zobaczmy, jaką laleczkę trafimy. Otwieram od razu.
razu teraz Lalencję. Ale ona ma czaderską tą grzywkę. Kojarzą mi się jej włosy z Minewrą z Barbie, no nie? Takie ona też ma podobne warkoczyki jakby brązowe. To zobaczmy teraz wszystkie dodatki. Mamy jakiś taki ładny berecik, ala wiecie, francuski. Kolejna rzecz. Wow! Wydaje mi się, że to chyba jest jakaś taka sportowa, przedłużona bluza, ala wiecie, sukienka, ale wygląda świetnie. Mega, podoba mi się. Dobra, kolejna rzecz, kolejna rzecz. A, to znowu taka chustka, tylko tym razem czerwona. Dobra, czyli pewnie zawsze będziemy mieli taką chustkę u każdej lalki. No i tutaj ta szczotka taka do włosów, to akurat mnie najmniej interesuje. I jeszcze buty. I jak zwykle zapomniałabym jeszcze o butelce. O, pasuje, taki wiecie, idealny komplecik tutaj pod ciuszek. O, pierwszy raz podoba mi się butelka, wiecie, bo naprawdę jest fajna, oryginalna. No i zobaczmy, jakie tutaj dziewoja dostała włosy. Wow, 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 jakie koczki, ale będzie czadersko wyglądała. Dobra, zobaczmy teraz jeszcze drugą perukę. O, tutaj. Czy będą takie same fioletowe, czy jakieś inne? Inne! Wow! Za każdym razem zupełnie inne włosy i to podwójnie dostajemy? Aż jestem z siebie dumna, że tak udało mi się ją fajnie wystylizować. No wygląda jak taka, wiecie, największa luzaczka i naprawdę ma bardzo ładne te ciuchy. Po prostu wygląda jak taka normalna dziewoja, która mogłaby wyjść na ulicę, normalnie się pokazać. No bo tej ciuchy to wiecie, są takie troszeczkę dziwne, a ta ma po prostu takie normalne, standardowe. Tym razem udało nam się trafić dziewoję z retro klubu, która nazywa się Rhymes i jest takiej zwykłej rzadkości, więc nic specjalnego. Uwaga, uwaga, chwila prawdy, bo mam teraz w kolejnej kuli taką samą podpowiedź, co już miałam przy tej pierwszej lalce i zaraz zobaczymy, czy trafi mi się też ta sama lalka. Czy może będzie po prostu z tej samej serii, albo w ogóle będzie jakaś inna. Oby była inna, ale jest niebieska kula, więc chyba będzie inna. Może niebieska kula oznacza, że będzie tutaj coś rzadkiego. O, dobra, otwieraj się. I otwieramy Lalencję. Niech to będzie chłopak. No nie, chłopak to nie jest, ale na pewno też nie jest powtórka. I jakie ma ładne tutaj rajstopki, takie kabaretki, ulala. Jej bielizna wygląda trochę jakby, nie wiem, miała iść zaraz na swoje wesele. Miałaby się, wiecie, w suknię ślubną ubierać. O ja, to jest ta z tym czymś na głowie, z jakąś filiżanką. Nie mam pojęcia, co tutaj jest w środku. Wygląda mi to na jakąś różę albo, nie wiem, bitą śmietanę. To chyba będzie jakaś pani róża, bo zobaczcie. Zobaczcie, ma tutaj na sukience takie małe różyczki namalowane, ale ładnie to wygląda, takie szczegóły, ulala. Tym razem mamy chustę troszeczkę z innym wiązaniem i w ogóle wydaje mi się, że to chyba będzie jakaś rzadsza lalka, bo ona ma wszystko takie perłowe, jakby się błyszczy, no nie? Więc przeważnie takie lalki właśnie są rzadsze, butelka i jeszcze buty na sam koniec i lecimy teraz z perukami, czyli najważniejsze rzeczy. Tutaj widzę, dostała takie zwykłe różowe, podobne do tych fioletowych, która miała pierwsza lalka. I uwaga, uwaga. Wow, ale róż! Różowe loki! To chyba jest, słuchajcie, Martyna Zabawa, coś mi się wydaje. Panna Różyczka jest już gotowa do prezentacji. Nazywa się Darling, ale moim zdaniem powinna mieć jakieś imię właśnie związane z różą. Możecie też napisać w komentarzach, kto z was ma na imię Róża. Bo ja pamiętam, że w podstawówce miałam koleżankę, taką dobrą koleżankę właśnie, która miała takie piękne imię. No i słuchajcie, myślałam, że ta lalka będzie, wiecie, jakaś rzadsza, a okazuje się, że wcale jest zwykła, ale pochodzi z tego samego glam klubu, co nasza pierwsza maskarada. I rzeczywiście, no troszeczkę te lalki są do siebie podobne, szczególnie w kolorach, no nie? Miałam w planach otworzyć tylko trzy kule, ale nie mogę się powstrzymać. Będę też dla was taka dobra i wspaniała i otworzymy jeszcze jedną. A co tam, jak szaleć, to szaleć. Bo po prostu chcę zobaczyć, jak te lalki wyglądają i chcę trafić chłopaka, bo on jest potrzebny do rodzinki LOL Surprise. Dobra, mamy tutaj podpowiedź, jakieś torby z zakupami i jakaś, nie wiem, Lalencja idąca. Więc pewnie chodzi o to, że idzie sobie na zakupy kupić nowe włosy. Dobra, otworzyło się. Nie było łatwo, nie było łatwo. Trzeba było mocno walnąć. Czy to będzie chłopak? Nie, dobra, siusiaka nie widzę na horyzoncie, więc to raczej nie jest chłopak.
Jaka neonowa! A czekajcie, ja ją mam odwrotnie. Ojeja, biedna, tyłkiem na przedzie tutaj. Ale kolory to ona ma po prostu czaderskie na tej grzywce. Wygląda jakby się z jakiegoś festiwalu muzycznego urwała. Mam nadzieję, że ciuchy do niej będą też jakieś czaderskie. Dobra, wow, jaka chusta, najlepsza z tych wszystkich, kozak, ale czadersko wygląda. Dobry ruch zrobiłam, że otworzyłam tą lalkę, bo jest po prostu świetna. Dobrze, dobrze, Aga, dobrą decyzję podjęłaś, buciki też takie mega neonowe. Tutaj co będzie? Ulala, ale strój wygląda jakby, nie wiem, gdzieś tańczyła. Może to będzie jakaś tancerka, nigdy nie wiadomo. A to? Co to jest? Peleryna chyba, albo jakiś, nie wiem, fartuch, ale ze złamanym sercem? O nie! Czy właśnie ciebie rzucił jakiś chłopak i trzeba tobie znaleźć nowego chłopaka? Może jakaś randka w ciemno? Zobaczcie, jaki czaderski pasek jeszcze dostaliśmy. Chyba to jest pasek, albo coś na szyję. Nie wiem, okaże się. No i jak zwykle mamy tutaj jeszcze kolejne takie włosy. Dobra, to teraz trzeba zobaczyć. Wow, wow! To jest takie twarde mega, ale czad! Jakie piękne kolory! Nie, no ta lalka to chyba musi być jakaś rzadka, bo jest naprawdę prześwietna. Wow, te też są czaderskie! Ja nie mogę, ale się cieszę, że otworzyłam jeszcze tą jedną lalkę. Jak dla mnie ta dziewoja uciekła prosto z jakiegoś występu z cyrku, bo tak wygląda, no takie ma te kolory. Tutaj słuchajcie, ten pasek założyłam jej na głowę. Wygląda teraz po prostu jak jakaś opaska. Tutaj z tyłu ma też tą pelerynkę, o widzicie. No przez włosy niestety słabo ją dosyć widać. Jak widzicie, dziewoja jest z atletycznego klubu. Też jest wcale po prostu zwykłej rzadkości, jest normalnie popularna. No i też się właśnie tak zdziwiłam, bo tutaj zobaczcie na obrazku, ona nie ma nigdzie pokazane, gdzie ma mieć ubrany ten pasek, więc chyba można go sobie, wiecie, wsadzić, gdzie się po prostu chce.